A to możesz w sumie też jako operator nagrać. Jak już mam operatora, dobra, to skorzystam. Ej, siemano, z tej strony Tylko Basket. Słuchajcie, i dzisiaj, jak widzicie, jest kolejny odcinek z wami. I w dzisiejszym dniu sprawdzimy, jakie buty mają polscy koszykarze i co o nich sądzą. Także chodźcie ze mną. Jakie buty masz na sobie, dlaczego je masz i co w nich lubisz? Niedawno zostały zakupione z promocji na Nike'u, 50%. A, mocna promocja była. Mocna. Ja kupiłem te buty wtedy na promocji. No widzisz, no to był taki styl, opłacał się bardzo. Widziałem takiego typka, że mówi, że fajne są, to postanowiłem, że sobie kupię, bo miałem Janisy, ale mi się normalnie dziury robiły, ale je oddałem, dostałem zwrot, więc miałem kaski trochę. Okej, dobra. Grasz tylko na hali czy na tartanach? Na tartanach. Okej, czyli trakcyjnie raczej git. Jak przewiewność powietrza? Bo one mają całą taką cholewkę. Widać mi nawet skarpetkę białą, więc jest naprawdę dobrze. Okej, a jak amortyzacja? Bo tam jest taki prześwit chyba w podeszwie. Tak. I tam jest chyba... No, jest nawet tutaj taki, widzisz? Tak, bardziej mi chodziło o to, ale to jest poduszka, ale tu masz jeszcze ten. Jak amortyzacja? Dobrze się w nich skacze? Bardzo dobrze, tak. Czyli generalnie polecasz? Polecam, tak. Dobra, dzięki. Ale nie za taką cenę. Dobra, lecimy dalej do Wyka, który wisi na obręczy. Jakie buty masz na sobie? Dlaczego je masz i co jest w nich fajnego? Bo masz chyba te same buty co ja, nie? Ja mam Wynoty z Why Not Gang. Ogółem z koszyku zaczynałem z Wynotami, to pomyślałem, że w sumie fajnie będą do nich. Które miałeś wcześniej? Jedynki. Jedynki, okej. A jak porównujesz wygodę jedynek do tych? Bo ja na przykład miałem dwójki i ja uważam, że jest bardzo podobnie, ale w jedynkach, boże, w dwójkach SE było chyba troszeczkę lepiej. Mniej się ślizgałem w jedynkach, to jest na pewno. Mniej się ślizgasz, okej. Okay. A grasz tylko na hali czy na tartanach? Na hali głównie. Grałeś w innych butach czy nie? No jakieś tam Jordany były. Okej, okay. Bo ja mam na przykład taką teorię, że te buty to są generalnie najwygodniejsze, jeśli chodzi o Nike, bo to są takie, trochę jakbyś w takiej chmurce biegał. One są takie strasznie lekkie, nie ma amortyzacji w KD-kach, ale no po prostu grasz w nich i jest bardzo przyjemnie. Niektóre buty gdzieś tam uciskają, czy właśnie są sztywne, jak Kyrie na przykład są sztywne, a te są generalnie fajne. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak przewiewność powietrza w nich? Przewiewność powietrza akurat mi się aż tak gira nie poci w nich. Wygląd mi się bardzo podoba w nich. Okej, okay. A czemu ta kolorystyka, a nie moja? Moja jest fajniejsza. Bo nie było twojej. Nie było mojej. Okej, okay. A za ile dorwałeś? 600 zł. O kurde, 600 za nie dałeś? No. Wiesz, że one były raz na Zalando w tej kolorystyce za 180 zł? I ja ich nie dorwałem. Ja je dorwałem ostatnio, ale 600 to grubo. No ale w każdym razie dzięki. No. Mam nadzieję, że następnym razem nie będziesz przepłacał za buty. Dobry. Lecimy tutaj do Byczka, który ma buty jakie? KD 13. KD 13. 13 nie 12? 12. Ja mówię, że 13 są. Nie, 12. Powiedz mi, dlaczego masz akurat KD 12 na sobie i co w nich lubisz? No właśnie nie wiem, znaczy... Ja pożyczyłem od zioma i pożyczyłem dzisiaj. A, okej. Okay. W sumie to spoko mi się w nich gra. Czyli jest pierwszy raz w nich grasz? Tak. Okej. Okay. Jest dobra przyczepność ogólnie. A na co dzień w jakich grasz butach? Masz jakieś koszykarskie? Nie. Tutaj tak raczej nie zbyt. Okej, okay, czyli ale... na świeżo. Masz buty koszykarskie pierwszy raz na sobie. Tak. Dobra, to dobra, to będzie dobra perspektywa. Powiedz mi, czy wydają ci się one sprężyste? No właśnie strasznie mi się tak. Strasznie ci się wydaje. Generalnie te buty, które masz na sobie, mają taką piankę zooma. Normalnie w butach masz albo piankę tu, pod śródstopiem i napięcie. Akurat w KD masz na całej stopie, więc powinieneś na całej stopie czuć sprężystość. Spoko, a trzymają ci kostki, pobiegałeś już sobie coś w nich? Tak. Ja w nich gram chyba od 10 tutaj jesteśmy, więc całkiem spoko. No tak właśnie się w nich wczułem trochę, więc serio spoko. Okej, dobra. No to dzięki wielkie. Proszę państwa, proszę zobaczyć, to są realia. Ile koszykarzy na Polsce, w Polsce jesteśmy, żeby nie było. Tyle koszykarzy, możesz to pokazać wszystkim? Proszę zobaczyć, ile jest piłkarzy. Trzech piłkarzy, co to jest w ogóle? Widać, który sport jest popularniejszy w Polsce. Dominacja genetyczna. Dokładnie. Halo, Byczku. Pytanie do ciebie. Jakie masz buty na sobie i Hardeny dlaczego... Hardeny szóstki. Ładnie wyglądają, trzymają stopę. Mają dobre takie sznurówki tutaj. Okej. Okay. No i po prostu się spodobał ten znaczek. Spodoba ci się znaczek, okej. Okay. Dobra, dzięki. Lecimy dalej. Dobra, chodź się, Byku, bo widzę, że tutaj... Co to są za buty? Lebrony 18-kilowe. Lebrony 18-kilowe. Ja mam teraz na sprzedaż 17, więc możecie wpadać link w opisie. Powiedz, dlaczego masz te buty na sobie i jak się w nich gra i za ile je dorwałeś? No, dorwałem je za 952, bo to były, kupowałem je rok temu, jak wychodziły. To były nowe buty. Ile? No, nie wiem, ale dlatego, bo... Ale, dobra, to pytanie. Kupiłbyś je drugi raz za tą samą cenę? Tak. Tak? Tak, bo wygodne są. Tylko ja kupiłem w sumie... Bo zwracałem stare buty i mi tam wyszło tam 400 jakoś. I jakie miałeś stare buty? Irvingi
kaktus, takie te piątki chyba. Piątki? Takie zielone, no. Okej, okay. I porównanie ich do Nie, do to te lepsze. Tamte to w ogóle, bo tam były na sznurkę, one się rozwalały. No. Ja miałem chyba 3 miesiące, okay. Mi poszły. A te już mam, no jak wyszły to zrobić. Dobra, a jak sztywność? Bo mi się wydaje, że ty zdecydowanie powiesz, że te są mniej sztywne niż Tak, tamte były bardzo sztywne, te są takie luźne. To też czasami mi się wydaje, że to są cięższe, że mi pęka zoom. Okay. Ale nie pękną. Ale to pęka, powiem ci, że pod każdym graczem. No tak, ale czasami się tak wydaje po prostu, ale nie, nie pękną jeszcze, czyli git na plus. A ile już masz? Rok? Może? Rok. No, jak wyszły. A no. Grasz na hali tylko, czy na... Na hali, no bo to... Okay. I atrakcyjnie? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie? Patrząc, że... Pomimo kurzu na polskich halach? No, u nas na hali akurat tam na rynku, gdzie jest, to jest bardzo ślisko. Ja naprawdę nie ślizgają się, jak wszyscy okay. Tam marudzą, to ja mi jest. Okej, okay. No to git. Dzięki wielkie. Dalej, no. Siemano, jakie buty masz na sobie? Są to Nike KD 13. 13. W kolorystyce Oreo bodajże. Oreo. Powiedz mi, dlaczego ten wybór? Dlaczego właśnie KD? W sumie jestem fanem też Kevina Duranta, okay. Ale najbardziej szanuję je za amortyzację, trakcję. Ogólnie mega fajne buciwo. Okej, okay, od ilu się masz? Drugi sezon już. Drugi sezon już? Pamiętasz, ile je kupiłeś? Kosztowały wtedy 600 jakoś około. Okej, czyli raczej cena sklepowa. Ale dorwałem je w promocji za 350 zł. A, okej, okay, czyli no, prawie 50%. Dobra cena za te buty? Mega dobra, mega polecam i warto za takie. A miałeś jakieś inne buty? Miałem Kyrie Flytrapy dwójki. Okej, okay, no to pewnie ale, był przeskok ale ogromny, nie? Przeskok bo tam jest duży. Trakcja była fajna, git, ale amortyzacja to tak jak na chmurze by się skakał. Do wsadów czy do jakichś wyskoków, no to mega zajebiste. Miękkie odbicie i wszystko zajebiste. Trakcja okay. Też ogólnie zajebiste. Czyli polecasz? Mega polecam. Dobra. Fajny but. Dzięki wielkie. Dzięki. Widzę, że jakieś fajne buty masz na sobie. Co to są za buty i dlaczego akurat te buty? No to są Kyrie piątki, no i... Lowy. Low, tak. I kupiłem je dlatego, że były na przecenie. Okej, okay, ile za nie dałeś? Albo ktoś ci kupił? Zapłaciłem za nie 420 zł. Okej, okay, czyli cenę sklepową. Uważasz, że warto? Uważam, że tak, bardzo. A jakie miałeś buty wcześniej? Nie miałem żadnych, to są moje pierwsze buty. Pierwsze buty do koszykówki. Okej, okay, tak. Dobrze ci się w nich skacze? Bardzo dobrze. Grasz na hali czy na tartanach? Gram na hali raczej. I jak jest trakcyjnie? Jest bardzo dobrze. Nie miałeś kontuzji? Żadnej. To się nazywa reklama. Dobra, dzięki wielkie. No dobra, także jak widzicie, w sumie żadne buty się nie powtórzyły tutaj dwa razy, tylko seria KD, czyli wyskok. Ale co? Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, no to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i oczywiście jakiś miły komentarz. No i co? Widzimy się następnym razem. Siema!